Powitać, miłych państwa, godność ma Hunteusz, a przed państwem kolejny zacny odcinek ze zmrożonych tych dziczy. O, dokładnie, tak, brakowało mi tego słowa. Siemaneczko, witam w mojej szczelinie. Doszliśmy sobie tutaj, słuchajcie, do wioseczki, bo ostatnio tutaj się biliśmy z tymi potwarkami i sobie poszedłem tutaj po barwnik. Tu był jeszcze jeden, o dziwo, jeszcze jedna wieża. Tych wież jest sporo i po prostu są totalnie nieoznaczone, dopóki się nie zbliżymy na jakąś odległość do nich. I też nie widzimy, które są już zrobione, więc to jest troszeczkę problem, bo potem na przykład będę chciał sprawdzić, wiecie, zdobyć trofeum i nagle dupa. No ale nieważne, dobra. Słuchajcie, tu mamy kolejną jakąś wioseczkę, jest jakaś jedna misja, ale patrzcie, tu jest kolejna jakaś tama, ośrodek. O, tam. Kij to wie, ale no ciemno jest generalistycznie. Czy ja coś od ciebie chcę? No mam burzomiot i ogniomiot, już mam, zapewne będzie coś od lodu albo coś jeszcze, jakaś trzecia rzecz. Niby możemy... Aha, niebieskierki mamy... dwie, więc na razie sobie nic nie kupimy. Co najwyżej możemy to, ale ja wiem, zapewne stopniową regenerację zdrowia, czyli robi dokładnie to samo, co ten nasz, prawie że. Więc raczej tutaj sobie nic nie będziemy brać poza może właśnie darmowymi próbkami. Ewentualnie mamy jeszcze jakieś takie skrzynki typu banucka budka dla ptaków, banucka śniegowa skrzynia, skrzynia banuckiego szulera, banuckiego lodowca, banuckiej tundry. No i to kosztuje nie tak dużo, więc nie wiem, może skuśmy się? Nie wiem. Zerknę tylko na osiągnięcie, jak to wygląda. Okej, na szczęście jedyne osiągnięcie w tym momencie z niebieskierką to jest wymienioną niebieskierkę na specjalną broń lub specjalny strój. To jest wszystko tak naprawdę, nic więcej tutaj takiego nie ma. No właśnie o tym osiągnięciu mówię, że zniszczono wszystkie wieże sterowania poprzez ich dominację lub zniszczenie. No ale nie wiem, gdzie one są. Potem na przykład, wiecie, będę sobie chciał gdzieś sprawdzić na internecie, w jakimś poradniku, której wieży mi brakuje i nawet nie wiem, które mam zrobione. Ale dobra, weźmy sobie na przykład tą budkę dla ptaków, a czemu by nie? I zobaczymy, co w tej skrzynce będzie. Ekwipunek, skrzynki ze skarbami, to. Zobacz zawartość. Niewielka banucka budka dla ptaków. Skrzynki... Okej, jeszcze raz tak. Aha, w budce dla ptaków była mniejsza budka dla ptaków. Skromna... Aha, i tutaj po prostu drut dostajemy. Mała budka. Mniejsza banucka budka. Co to ma być? Nieduża matrioszka, ale po prostu drobna. To jest po prostu bardzo dużo drutu. Miniaturowa. Malutka, maleńka, skóra sowy i samotna skarpeta. Czemu skarpeta? Po co mi ta skarpeta? Nie mam pojęcia, ale dobra, trudno. Było zabawne, jakby warte było po prostu to, co się tu dzieje teraz. Warto było. Bardzo dużo drutów dostaliśmy i różnych pierdół. Dobra, słuchajcie, idziemy, tu jest jakaś... tak, podpalmy sobie to. Generalnie jest noc, więc trochę nic nie widać. Zobaczmy, co ta tutaj postać nam powie. Jesteś Eilert, Varga. Tak? Tata, znaczy Burgrend... Córka Burgrenda. Varga, miło mi. Totalnie cię nie szukałem, hej, ale wybacz. Włócznia, to jest trudno. Cacko. Pewnie ją poprawiałaś, prawda? Ulepszyłam ją, tu czytam. Masz dobre oko do broni. Żeby ci banukowie myśleli jak ty. Nie mogę tu sprzedać części Jastrząb Błyska. Wszyscy chcą tylko nudnych łuków i włóczni, straszne. Ja lubię bardziej niezwykłe rzeczy. A banukowie potrafią. Jak ta włócznia, co ją nosi Aratak. Lodomiot. O, albo broń tej Urei. Ile bym dała, żeby pogmerać w bebechach. Poczuć palcami te błyskawice. Kot mi miołczy. Ogólnie w bebechach czegoś. Ostatnią robotę dali z miesiąc temu. Broń plującą ogniem. Niezbyt poszło. No, wybaczcie, wezmę tego. Kota wypuszczę. No dobra, możemy sobie powiedzieć właśnie burzomiot, ogniomiot, a ta mówiła, że co? Że lodomiot, tak? Więc zobaczmy. Mam ogniomiot. Broń plująca ogniem, he? Coś jak to? Miał to jeden oseramski bandyta. Może coś z tym zrobisz? Przyniosłaś mój ogniomiot? O, to jest jej. Choć jak zabiłaś Olgruda i jego zbirów, żeby go mieć, to jest teraz twój. Możesz ją dla mnie skończyć? Zrobić z niej broń, którą miała być od początku.
Myślałam, że nie poprosisz. Potrzebny mi pysk nadymacza. Każdy się nada. Dasz radę sama? Chyba sobie poradzę. No dobra. Co to ogniemiotu? No czyli generalnie można u niej po prostu polepszać te bronie. Czyli tak jak mówię, będzie jeszcze trzecia broń, lodomiot, bo w końcu jak pokonamy Arataka, no to pewnie będziemy też mogli dzierżyć jego broń. Ja tylko patrzę tutaj wszystkie ścieżki, no ale w sumie sprawdzałem przed nagraniem, że jest okej. A co do tego ogniomiota, czego jeszcze ci trzeba? Jak mówiłam, pysk nadymacza się nada. Jakikolwiek. Okej, czyli nie możemy jej teraz od razu dać, może tego nie mam. Powiedzmy, że znasz kogoś, kto ma broń taką jak Urea. No nie tak, masz. Bo sama przecież... zobacz. No jasne. Dostałem to od niej. Więc cewki generują iskrę, ale tu nawet nie ma źródła mocy. Nie skłamię. Jest piękna. Ale są rzeczy piękne i piękniejsze. Potrzebny nam szpon burzoptaka. Błyskawice płyną po nich jak woda po kaczce. A ja wiem, gdzie tak jest. Zapolujmy, a uczynię tę broń twym najlepszym druhem. No, drugim. Okej. Okay. Czyli po prostu misja z nią będzie polegała na ulepszeniu tego wszystkiego. Umiałabyś ulepszyć włócznie Aratak? Nie widziałam jeszcze broni, której nie ulepszy oseramski majster. Wiesz, że prosiłam, by dał mi ją podtrzymać? Nawet chciałam ją za darmo ulepszyć. I co on na to? Jak myślisz? Burknął coś i poszedł dalej. Na przykro, no. Jesteś przekonana, że... Jasne! Okej, tylko nie mam tego... Chcesz zapolować na burzo ptaka. Nie widziałam ich jeszcze tutaj. Zgadza się, ale jeden siedzi koło Wolnogóry. Może wypadzik w ciepłe kraje. Tam się spotkamy. Co? Ludzie każą ci łasić całe mile, łowić w pojedynkę maszyny i przynosić ich części? Ano. Nie ja. Jestem dzika. Ale kurwa, o co chodziło z tą miną tej dziewczyny? Znaczy, Ailey zrobiła takie... Ha? To ty idziesz ze mną. Okej, spotkaj się z Wargą przez siedlisku brzutaków i tutaj zrobić pysk nadymacza. Mamy też znaleźć szynę, żeby sobie ulepszyć naszą włócznię. No dobra, czyli faktycznie idź do pieśni kresu. Nie, czekajcie, jaka misja. Zobaczmy sobie burzomiot. Mamy z nią zapolować tutaj. O mój Boże. Są tereny łowieckie. Właśnie szkoda, że te tereny łowieckie zawsze są oznaczone jako misja. Znaczy niby jest wykonane, ale tego tak nie widać za specjalnie. I ogniomiot. To jest pysk nadymacza. Co mi pokaże tu? Aha, tutaj są nadymacze i ich pyski. A czemu mi się wydawało, że ja nadymacza tutaj widziałem gdzieś... Gdzieś widziałem blisko, kurde, i tej... Nadymacz, a może to kłapak? I'm not sure, ale gdzieś z czymś takim walczyłem, ale może mi się... O, proszę bardzo, jest siedlisko nadymaczy. Czyż nie mówiłem? Oczywiście, że jest tutaj, nie wiem po co mam tam iść. Tu mamy trójkę łowców. Czym jest to, nie wiemy, ale... Strzelę, że my tutaj jeszcze i tak zawędrujemy z jakąś misją. Póki co... Chyba zbliżymy się do tych łowców, chyba, nie? Czy najpierw idziemy sobie ulepszać te bronie? Może faktycznie najpierw sobie ulepszajmy te bronie. Dobra, niech i tak będzie. No i proszę bardzo, już jednego widzę przed nami. Weźmy sobie go, poskanujmy. No, mówiłem, że walczyłem z takim dziadostwem tam w górach. Ale kazało iść tutaj. Dobra, oznacz cel. Okej, wszystko mniej więcej jasne. Na razie go troszeczkę wyczyścimy. Okej. Okay. Czy ja mogę zrobić... Oczywiście, że mogę skok na niego zrobić. I od razu, kurde, spierdzielać. W sensie dałoby się takimi, wiecie, noobskimi atakami... Ej, kurde! Ile ja użycia ściągnąłem? Dawaj. Dawaj, przy zsiadaniu cios. Kurde, na dwa strzały poszedł. Dobra, to było mega szybkie. Powinno wystarczyć. Warga może skończyć swój ogniomiot. Okej. Ja sobie naprawię kunia. W sumie to jakiś tam jest bardziej byk niż kuń, ale nieważne. I od razu lecimy, słuchajcie, na tą kolejną misję. Czyli to, brzomiot.
Które to jest? Łez, jak daleko. No tutaj, no to pod to ognisko zatem. Okej, mówię totalnie serio. Krótsza była walka z tym tam nadymiaczem przed chwilą niż faktycznie niż ładowanie teraz tego nowego obszaru, ale jesteśmy. Tęskniłam za tym rudym pyłem. A oto nasz burzoptak. Na twój znak ja też zacznę i bum. Okej, dobra. Burzoptak. Oznaczmy sobie gnojka. Okej, odporność na elektryczność, podatność na to przełamanie tarczy. No dobra, no to w takim razie... Właściwie te ptaki zawsze są podatne na to odrywanie. Ale z tego co pamiętam... Oh shit! Z tego co pamiętam, to całkiem sprawnie działało właśnie spętanie go. Przyparcie do ziemi. Tylko nie mogę teraz, kurde, wyskoczyć na ten cholerny murek. Trzymaj się! No come on! Dobra, zleciał. Jak już zleciał, to faktycznie weźmy tutaj... Uuu, nie wytworzę już następnej strzałki, no trudno. Auć. Ale to nic. Upsi, trochę mi się oderwał. Sekunda. Mój super inteligentny kot najpierw miałże, że chce wyjść, a 5 minut później, czy tam, no coś koło 5 minut później, może 7, skacze na klamkę i sama sobie otwiera drzwi z powrotem. No po prostu koty. Dobra, piękny kadr akurat na tą Aloy, która tak ucieka przed ptakiem. Dobra, przydałoby się tak naprawdę postrzelać mu w te jakieś zbiorniczki, albo w to, czym strzela w tym momencie. Oh shit. Okej, strąciłem. A spróbujmy... Czym by my tu spróbowali w takim układzie? No to by było spoko. Nie, ekwipunek. Broń Jezu, zgubiłem tą procę. Tu jest proca. Daj mi to, panie, chyba tu. No, przestrzeliłem. No, trudno. O, właśnie o to chodziło. Bardzo ładnie. Nie będzie mógł generować tych swoich strzałów za chwilę. No i super. O, come on. Dobra, tu nie było trafienia. Znaczy było, ale gdzieś tam w korpus. Tak jest! Pięknie, spada znowu. No to znowu go, kurde, zarzucimy czym. I brak amunicji. Jest przywierająca. Musimy sobie stworzyć trochę tych, trochę tych. No, serio? Kurde, nie trafiłem! No, ale to możemy wytworzyć, akurat sznurków mamy sporo. Dobra, dawaj ją trochę w ziemię. Szkoda tylko, że kurde, po tym murku nie idzie się wspiąć z powrotem. Okej, i leży. To chciałem. Hej, zerwało się samo. No i come on. Ostatni. Nie, przerzuciłem. No trudno. Oż ty, jedna cholero, dawaj. Dobra, padnie, padło, pięknie. Warta mówiła, że super. No i zwoje dostałem. Akurat te zwoje to jest niegłupia sprawa, bo
potrzebuję sobie ten łuk ulepszyć. Tu już mam ogień. Poręczność. No niby tak, ale w ogóle niesamowite, bo znalazłem, no może, znaczy tutaj jest tak, że można sobie tą modyfikację stąd usunąć. W sensie ja ją chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to tracę, ale mogę zresetować to gniazdo, bo na przykład na tutaj, proszę bardzo, trafiłem na coś takiego, gdzie zarówno mamy porażenie, skażenie oraz mróz, co jest idealne po prostu pod ten łuk, bo ten łuk te właśnie trzy rzeczy ogarnia. Akurat ten jest pod mróz najwięcej, ja dalej poszedłem też w mróz i porażenie. Trzeba było wskażenie iść zamiast tego, no ale mniejsza z tym, to akurat było dobre. Więc tak to na tym łuku wygląda. No i przypuszczalnie gdzieś te lepsze zwoje też można trafić, albo właśnie kupić u banuków. Dobra, idźmy do laski. No i gdzie ona polazła? A, tu jest, dobra. Mam to, czego chciałaś. Super! Mam już ręce całe w oleju. Dobra, ulepsz burzomiot. Proszę bardzo, pazur burzoptaka. Zróbmy to. Od dawna nie miałam tyle radochy. Patrz i się ucz. Tylko nie bezpośrednio w iskry. Dobra, musiałam ją w zasadzie złamać na pół. Ale w końcu to kij. Powiesz, w kijach lubię jedno. Możesz je złożyć do kupy jak sobie chcesz. Co też zrobiłaś. Ta zabawka wygląda teraz znacznie groźniej. Lepiej niż groźniej. To oryginalny Warga Specjał. Uważaj na nią, co? Postaram się. Bo generalnie to burzomiot i ogniomiot, tak nam dostaliśmy do ekwipunku, to one mają kolor rzadkości niebieski. I teraz będą już miały fioletowy. Mamo, co prosiłaś? Pokaż, co planujesz dla ogniomiota. Nareszcie! Czułam, jakbym go zaniedbała. A jest w sumie trochę jak członek rodziny. Taki bukłak w ogóle tam jest pod spodem. Tylko nie zrób nic głupiego. Doskonałe. A spodziewałam się, że zmienisz go w płonącą wyrzutnię lin czy coś. Nie, od zawsze działała prawie doskonale. Wiesz, to w końcu oryginalna warga. Okej, okay, no to tyle. Jeśli znajdę coś w twoim guście, to ci przyniosę. No chyba. No chyba. No dobra, dwie misyjki ukończone, jedna za drugą. To mi się podoba. I mamy dwa mocno ulepszone teraz przedmiociki. O, nawet tutaj mają ten Frozen White'owy kolorek. Proszę bardzo, to i to. Fajosko. I kolejne modyfikacje tu możemy włożyć. To też jest spoko. Modyfikowanie broni. Tu jest ogień, czyli przydałoby się więcej ognia, ale wydaje mi się, że ja faktycznie pokupuję sobie jakieś skrzynki banuckie i wtedy będzie miało to większy sens. Dobra, no i proszę bardzo, doświadczenia zdobędziemy. Tu 6 tysięcy, pewnie tutaj też koło 6 tysięcy i dokładnie tyle samo, świetnie. O, z czymś się będą napierdzielać. Samouczek na ulepszony ogniomiot, maszyny trafione z strumieniami ognia, dobra, dawaj to. Tylko musimy sobie oczywiście jeszcze to wyekwipować. Teraz burzomiot, to jest ogniomiot. Nie, ekwipunek. Zawsze mnie to irytowało, że wytwarzanie i ekwipunek są rozdzielone, ale wyglądają dokładnie tak samo. Zrobimy sobie tak i będziemy mogli sobie teraz na maszynki. O, mamy taki i taki. Szkoda tylko, że nie mam absolutnie nic, co by mi pozwoliło na ogarnięcie tego. No trudno. Strasznie mi się kończą szybko tutaj surowce, niestety. Na słońce skończyło. Ale za to sobie możemy... No właśnie tak zrobić. Dobra, ja się tymi samouczkami potem pobawię, bo to darmowy tak naprawdę exp. Aczkolwiek jak zobaczycie w te samouczki moje, to... Gdzie to jest? To dalej mam samouczek na huk proce, której nie byłem w stanie zrobić, chociaż próbowałem, ale jest tak niewiele warte, że kij z tym. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej od razu, patrząc na mapę. Tu mamy zrobione. No to chodźmy do tej trójki łowców w takim razie. To będzie chyba najbliżej. Widzimy się na miejscu. No i idziemy do naszych młodych, dzielnych Werakijczyków. Jak nazwać kogoś, kto jest członkiem Weraku? Werakijczykiem, no chyba tak najrozsądniej, dobra. Tu mamy w ogóle taki gigantyczny ośrodek, wiecie, a tutaj ludzie na narty pewnie przyjeżdżali, czy coś takiego. A gdzie tych młodych gniewnych my mamy? 100 złomiarza, a ja już tu byłem, tutaj też była jedna
Była jedna wieża, ale już sobie ją załatwiłem wcześniej, jak tu byłem. O, że szlak! Zaczęła bez nas! Do roboty, ogniste czerepy! Ogniste durepy powinniście się nazywać. A, dobra, jeszcze tylko chciałem sprawdzić, czy ja nie dostałem na przykład, wiecie, samouczka na ulepszony burzomut. Nie dostałem, trochę słabo. No ale dobra, mniejsza z tym. Weźmy sobie... Co byśmy sobie chcieli wziąć tutaj? Do tego nie mamy dosłownie amunicji żadnej, ale może to byśmy wzięli w takim razie tutaj zamiast tego. Ewentualnie możemy jeszcze zerknąć, czy nie chcemy sobie czegoś tu ulepszyć. Modyfikuj. Okej, 41 porażenia, niech będzie. To zwiększymy. W lewo mamy to, w dół mamy to i w górę. I w górę te. No niech będzie w sumie. Po raz ostatni ci mówię, że tak się nie nazywamy. Może powinniśmy odłożyć ten spór na czas w połowach? Tak, możecie ten spór odłożyć na czas, kiedy mnie nie będzie przy was. To nie będę musiał słuchać waszych rozmyślań. W sumie przyzwiemy sobie kunika, bo z kunim to łatwiej. Okej. Nie wyszło za najlepiej. Znaczy rozwaliłem gnoja, ale... O. Bardzo ciekawie, że to tak trochę wybuchło sobie. Nie wiem, czy ja trafiłem, nie trafiłem chyba. No, trudno. Dawaj tu. Czy ja mam mojego... Mam mojego wiernego wierzchowca. Weźmiemy sobie go i załatwimy sprawę w lekko nubski sposób, ale to nic. Właśnie po to ostrzyłem dziś muzyc. No, tak jak widzicie, wieża... Wieża rozwalona. Tak, gdzie oni są? Tutaj sobie hasa. Na niewidzialności. Myślał, że coś mu to da. Niestety nie. I jeszcze jeden skoczek. Proszę, z jaką łatwością możemy tutaj... Kurde, za zabicie jednej pojedynczej maszyny tutaj dostajemy po 5000, 6000 expa. To jest tyle, co za całą misję, cholera. Dzięki łowom krew szybciej krążyła. A co u ciebie, Aloy? Zdobyłaś następną część? Dobra, tu sobie możemy jakieś, widzę... śmieci przeszukiwać tych złomiarzy. Jak i przeszukać robociki. A i co? Aha, porozmawiać z Urukhai. Prawie jak Urukhai. Gdzie jesteś, Urukhai? Ty jesteś Urukhai, ten młody, dobra. Cześć. Mamy kolejną część. Jeszcze jedna i spłacicie Burgrenda. A wiecie, że to może nam się udać? Zaczynam wierzyć, że się stąd wydostaniemy. Szczerze to nie byłem pewny, czy przeżyjemy choć tydzień bez Nukoni. A jednak... Kim jest Nukoni? Nukoni była... Była naszą przyjaciółką. Wyzwała wodza do walki o władzę. Nad Verakiem. I przegrała. I zginęła. Jeśli chcesz to opowiedzieć, mów prawdę. Zamordował ją. Tak, myślałem. Po co wyzywać wodza? A więc Nukoni wyzwała wodza. Czemu? Onekut nurzał się w potędze i władzy, jak zające nurkują w świeżym śniegu. Jeśli tańczyłeś, jak on zagrał, mogłeś dostać się na najlepsze polowania. Verak pękł na dwoje. Jedni byli skłonni lizać Onekutowi stopy, a reszta wypatrywała lepszych czasów. Do czasu, gdy Nukoni... Była najlepsza i najdzielniejsza. To ona postawiła się wodzowi. Co się jej stało? Jak ją straciliście? Wyzwała wodza na zawody łowieckie. Onekut niech szczeźnie, do pięt Nukoni nie dorastał. Ale kto wrócił do obozu po zawodach? Onekut, szczerząc się niczym kłapak i szydząc. O, gdzie jest mała Nukoni? Poszliśmy przez las po jej śladach. Znaleźliśmy ją blisko szlaku. Miała skręcony kark. Nie chcę jej tak pamiętać. Aha, okej. Ale czasem to wspomnienie... Myślę tylko o tym. Przykro mi, Tataj.
Musiała wiele dla ciebie znaczyć. Dla was. Okej, dlatego nie możecie wrócić do Ban-Ur. Dlatego opuściliście Ban-Ur? Z powodu tej sprawy z Nukoni i waszym wodzem? No, Nekut wiedział, że była naszą mentorką, przyjaciółką. Nie szło zostać. Ostatniej nocy zakradliśmy się do obozu, spakowaliśmy i zniknęliśmy. Jak tchórze. Kim jesteśmy, Tataj? Banukami, prawda? Przetrwać i wytrwać. To nasz zwyczaj. Już nie nasz. Przykro mi, że was to spotkało. Miło, że tak mówisz. Dzięki, Aloy. Słuchaj, to już nieważne, jasne? Co się stało w Ban-Ur, pozostało w Ban-Ur. Teraz ważne, co okay. będzie w Królestwie Słońca. To właśnie tam płonące indyki zdobędą sławę, prawda? Płonące indyki. O, płonące indyki? Poważnie? Przechodzi przez gardło. Tak jak żygi? Więc to prawda. Gdzie teraz? Na zachód stąd jest jezioro. Wygląda na dobre miejsce, by zdobyć kiełk łapaka. Tam się spotkamy. Jak dotrzesz wcześniej, zaczekaj na nas przy ognisku. Dołączymy. Okej. Okay. Najpierw były krwawe śnieżki i teraz są płonące indyki. Cudna sprawa. Dobrze. Jak to wygląda tutaj? Aha, to jest całkiem, kurczę, obok. I tu jeszcze niebieskierka za chwilę do zdobycia. Dobra, lecę tam, zakończymy przynajmniej ten wątek. Okej, nie widać ich jeszcze pewnie dlatego, że... No, teraz już są. Zaczynałam się już o was martwić. Wszystko gra? Dużo dumaliśmy. Po ostatniej rozmowie mieliśmy sporo do przemyślenia. I co, zmieniliście znowu nazwę, co? Wyobrażam sobie. Zostały jedne łowy. Spłacicie dług i możecie ruszać na południe. Gotowi? Łowczyni, słoneczne karple są zawsze gotowe. Słoneczne karple. Co to są karple w ogóle? Zaskakujesz mnie tu, Lemak. Nie sądziłam, że da się przebić płonące indyki. A mnie tam się podoba. Zapolujmy. Karple. Mój Boże. Definicja, synonimy, przykłady. Co to są karple? Owalne obręcze wyplatane... Kurde, akceptuj. Karple to owalne obręcze wyplatane wewnątrz łykiem, sznurkiem lub wyplatane wewnątrz łykiem, sznurkiem lub brzemieniem przymocowane dawniej do butów, ułatwiające poruszanie się po śniegu i bagnach. Okej, czy takie coś, co zakładali na buty, wiecie, jak rakiety śnieżne, nie? Tylko kiedyś po prostu i zakładali to, żeby, wiecie, zwiększyć powierzchnię stopy, żeby łatwiej było po śniegu stąpać. Okej, słoneczne karple. To się wyklucza, słoneczne karple. Karple są do chodzenia po śniegu. Dobra, zniszczymy maszyny i lecimy, co? O mój Boże, demoniczny kłapak, demoniczny złomiarz. Tam kolejny kłapak. My to najpierw sobie weźmiemy i zakradniemy się do tej wieży. Jak tylko się blisko da. A widzę, że od tej strony będzie całkiem spoko. Dopóki nie poradzę sobie z tą wieżą, będzie ciężko. O, żeż chuj. Przyszedł mi kurak. Ale trudno, nieważne. Zrobimy sobie tak. Aha, czy ja coś tutaj... O mój Boże, jest więcej jak jedna wieża. To wiele tłumaczy i nie jest zbyt dobrze. O, już nie trafiłem. Ale niestety jest więcej jak jedna. Na szczęście... Byłoby to ciekawe. Tak, jedna spadła. Co to w ogóle jest? Chłodziwo. Kurczę, przede wszystkim mi tutaj tych ogniowych brakuje. O, jest. Nie trafiłem. Dobra, muszę jeszcze to troszeczkę obejść, żeby to miało sens. No, come on, wystrzel. Muszę zdominować. I teraz ja wystrzelę. Kontrolę. Gówno przejmiesz nie kontrolę, bo to nic nie daje. Kurwa, taktyczny odwrót do wody, widzę. Dobrze mi poszło. Ładnie. No, i to się nazywa celowanie.
jeszcze? Jest jeszcze jedna wieża. O mój Boże, jeszcze jedna tam jest. Świetnie. Dobra, pozbierajmy to chudziwo. Jeszcze raz musimy zaczekać. Nie trafiłem! Trudno. Dobra, nic z tego. Chociaż, a, czekajcie, wiecie co? Ciul, nie, do mnie tutaj nie podszedł. Spróbuj, halo, no próbuj to dominować. Spróbujemy to zdominować, ale mi się wydaje, że to absolutnie nic nie daje, bo i tak te maszyny będziemy musieli rozwalić i tak. Czy one wtedy odpuszczają? A, ten ciur. I'm not sure. Okej, ale... Aha, okej, dobra. Przynajmniej nimi się tam troszeczkę zajęli. A, proszę bardzo, wszystkie wieże sterowania załatwiłem. Kto by się spodziewał? Nie ja. Auć. To nie było mądre z mojej strony. Chłopak. Shit. Także tak jak mówiłem, tutaj po prostu te... Kurde, nie mogę wyjść. Te osiągnięcia tu wpadają bardzo, bardzo łatwo i zrobili ich sporo. Tylko mam wrażenie, że wiecie, robimy wszystkie te poboczne aktywności tak naprawdę teraz, a nie robimy totalnie wątku głównego. Chyba, że wiecie, chyba, że się okaże, że wątek główny sprowadzi się do tego, że przejmiemy kontrolę nad Verakiem. Po czym weźmiemy i pójdziemy na tą dymiącą górę i tam będzie ostatnia misja i to będzie koniec. Niestety może się tak też okazać. Ajże. O nie, wypuściłem to z ręki. Ktoś oberwał. Teraz ja oberwałem. Ci nie są za bardzo podatni, widzę, na... Czy on nie jest za bardzo podatny na... prąd? Czy on dosłownie powiedział, nie zabij mnie? Właściwie to mają zamiar zrobić te maszyny? Optymistyczny bardzo ten koleś. Dobra, a jakby my tak ogniem go? Wydaje się, że no właśnie, ogień mu nie służy. O, kurde, ale miotam no normalnie. A, come on, umieraj. No, nareszcie. Czy jeszcze coś? Kurde, jeszcze jakiś kurak tam jeden. Aczkolwiek ja poluję na jedno osiągnięcie, które polega na zdominowaniu i naprawie pięciu różnych robotów, więc najpierw muszę go zdominować i tak naprawdę mógłbym sobie użyć... Patrzę po ikonkach po prostu ataku. Mógłbym sobie użyć teraz tego, żeby go spętać, a potem zdominować, bo nie jestem pewien, czy ja już go nie... O, właśnie. Dajcie mi go teraz zdominować, proszę. Niekrytyczny atak. Nie, niestety, ale to nic nie da. Dobra, nie mogę go zdominować w żaden sposób. Nie jestem pewien, czy niektórych nie mogę po prostu, czy co. Nie wiem. Dobra, słuchajcie. Właściwie to... Co, jeszcze coś? Mam dla ciebie kilka strzał! O mój Boże, jeszcze jednego chłopaka niestety znaleźli. No trudno. Czemu on przeskoczył, a ja nie? No bo chłopaka to raczej nie będzie opcji zdominować.
Ale zawsze możemy próbować, oczywiście. Koniec amunicji, ale nie pomysłów. Ach, ta ostatnia niestety nie trafiła. Okej, nie sądzę, żebym go mógł zdominować. Mogę co najwyżej krytyczny na razie. Przytrzymaj, żeby stronga podnieść, tak? Świetnie. Nie o to mi chodziło. Dobra, spróbujmy go spętać i zobaczymy. Pamiętam, że muszą mieć mało życia chyba. Albo musimy się zakraść do nich. Dobra, trudno, rozwalamy, bo... Zerwie się. No wiem, że się zerwie, dobra. To chyba już wszystko. Łosoś, nie chcę łososia, tego kurde wielkiego dziada chciałem przeszukać, a nie łososia. Dobra, pogadajmy z nimi. To jak tam, karple, czy... Pożegnajmy się jak trzeba, co? Nikt nie zginął? Dobra, mamy cóż, wszystko trudno. Dla Wulgrenda. Możecie już spłacić dług. Ta! Aż Urka i znowu coś zepsuje. To był tylko raz! Byłabyś naprawdę niezłą szamanką, Aloy. Dzięki za pomocną dłoń. Może się spotkamy w Królestwie Słońca. A jak już dotrzecie do Królestwa, to co? Co chcecie robić? Polować, tak jak chciała Nukoni. Miała wielkie marzenie. Werak, w którym wszyscy robią co trzeba i pomagają sobie nawzajem. Bez żadnych szamanów, bez wodzów, bez potrzeby ciągłej walki o władzę i wpływy. Czeka was sporo pracy. Aha, ale nam się opłaci. To dobre upamiętnienie Nukoni. Możemy zrobić taki werak, jakiego pragnęła. Okej. Nie będzie mnie, żeby pozyskiwać części. Dacie sobie sami radę? Nie jest tak źle, naprawdę. Poradzimy sobie. Fajnie. Koleś widział 3 udane zbiory i już myśli, że jest szamanem. Może pogadajcie z Burgrendem w Pieśni Kresie. Jeśli sam was nie nauczy, skieruję was do kogoś. Jasne. I na pewno policzy nam za te swoje wskazówki. Dziękujemy ci, Aloy. Na pewno sobie poradzimy. Dobra, powodzenia. Chyba już czas się pożegnać. Mini wyraku. Jak to jest? Opuszczać ziemię Banuków? Nie mam już za kim tutaj tęsknić. To podłe draństwo Ban Ur zamarznie na śmierć. Trochę przesadziłeś, Urkaj, nie sądzisz? Jest dziwnie. Jak mamy być Banukami, gdy Ban Ur o nas zapomni? Jak poznać, kim jesteśmy? No właśnie, Aloy. Kim jesteśmy? Jak nas zapamiętasz? Jako trójkę ludzików, co nie ma pojęcia, co robią ze swoim życiem. To, co walczycie, to, co udało wam się osiągnąć, to, co przeżyliście. W ogóle, kurde, umysł, serce i pięść. Kojarzę, że były takie wybory, ale czy to do czegokolwiek prowadziło? Jezus, nie pamiętam, jak to było w grze. To, co walczycie, to, co udało wam się osiągnąć, to, co przeżyliście. Nie wiem, co wam się udało osiągnąć? Niewiele im udało się osiągnąć, gdyby nie ja. To, co walczycie, czy to, co przeżyliście? Czy to, o co walczycie? O. Przetrwanie to nie wszystko. Wierzycie w coś i chcecie za to walczyć. Nukoni oddała za to życie. Dobre. Dobre. Nukoni marzyła o wyraku bez szamanów i wodzów. Możemy spełnić to marzenie. Strzały Nukoni. To właśnie my. O! Wybrała nas niczym łowca przed ostatnim polowaniem. Wiem, no że i nie widzicie. Należy do wyraku, ale to wasz najlepszy pomysł, o tym się poznaliśmy. Tak. Strzały Nukoni. Postaramy się trafić w cel. Dzięki, łowczyni. No i kurde te, no i idźcie z strzały Nukoni. Z Bogiem, czy tam, nie wiem, z czym tam u was. Słuchajcie, tyle w tym odcineczku. Ogarnęliśmy to. Tak naprawdę tak, pozostanie nam wrócić do Burgrenda, oddać barwniki i tak naprawdę wezwać Werak. Więc ja bym sobie jeszcze na początku może następnego odcinka poszedł tutaj i zobaczymy, czy uda mi się po prostu, wiecie, zrobić te próby łowieckie.
Bo niestety pamiętam, że przy niektórych próbach, pomimo że już gdzieś tam byłem wyskillowanym graczem Horizona, to jednak do niektórych prób trzeba po prostu wielokrotnie podchodzić, a niektóre po prostu pękają za pierwszym razem, więc zobaczymy. Niemniej jednak tu się już pożegnamy. Plan jest taki, robimy te próby łowieckie, zgarniamy... To zwierzątko też można, jak to już będziemy, bo zwierzątka są tutaj do oddania. No ale najważniejsze, oddać wtedy barwniki, zakończymy tą właśnie misję u Burgrenda i wezwiemy Werak. Taki plan na przyszły odcinek, a w tym już wszystko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do usłyszonka, zobaczanka, pa pa.